maseczki, przyłbice, rękawiczki i płyny do dezynfekcji. Wszystko to trafi do gminy Daleszyce, a to dzięki już podpisanej umowie pomiędzy władzami gminy Daleszyce a powiatem kieleckim. Celem porozumienia jest wsparcie samorządów w walce z koronawirusem. Do gminy Daleszyce dotrze pomoc rzeczowa o wartości 150 tysięcy złotych. Cieszymy się bardzo, że dostajemy to wsparcie tutaj ze strony starostwa powiatowego w postaci pomocy rzeczowej. Jeżeli chodzi o maseczki, to tutaj cały ten sprzęt będzie przekazany tutaj, przekażemy to jednostkom naszym pomocniczym, też do urzędu, także zapotrzebowanie jest bardzo duże na ten sprzęt. Czekamy na to wsparcie i cieszymy się bardzo, że jesteśmy częścią tego projektu, co pomoże nam walczyć z koronawirusem, a wiemy, że druga fala przed nami, coraz więcej zachorowań, więc tego sprzętu im więcej, tym lepiej dla nas, dla mieszkańców miasta gminy Daleszyce oraz całego powiatu. Starostwo powiatowe w Kielcach realizuje projekt pod nazwą Powiat Kielecki w walce z koronawirusem SARS-CoV-2, działania zmierzające do przeciwdziałania i zwalczania epidemii. W sumie ponad 7 milionów, z czego pozyskaliśmy 6 milionów 300. Dzisiaj przekażemy blisko 2 miliony do gmin powiatu kieleckiego. Zostaną podpisane umowy o przekazaniu środków na walkę z COVID-19, jak również przekażemy środki do walki z COVID dla policji i dla straży pożarnej. Te wszystkie środki będą bezpośrednio odbierali potem wójtowie, burmistrzowie, no nie osobiście oczywiście, tylko przez swoich urzędników i przekazywali do swoich jednostek podległych, a jeżeli to będzie możliwe, to nawet do mieszkańców właśnie tych gmin. Program otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Wsparcie finansowe wyniesie w sumie ponad 6 milionów złotych. To prawda, powiat w sumie na projekty, 14 projektów powiatowych, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przeznaczył 42 miliony złotych dofinansowania. Powiat kielecki, gdzie dzisiaj podpisywane są umowy z samorządami gminnymi, otrzymał ponad 6,5 miliona złotych dofinansowania złotych. To są ogromne środki. W ramach tych środków, poza starostwem powiatowym jako jednostką, jednostkami starostwa powiatowego, szpitalami dwoma w Chmielniku i w Kielcach, również udzielone zostało wsparcie z tych środków właśnie dla samorządów gminnych. Jak podkreślał obecny podczas podpisania umowy senator Krzysztof Słoń, do mieszkańców trafią kolejne środki ochrony osobistej, tym razem dzięki bardzo dobrej współpracy samorządów wielu różnych szczebli. Bardzo ważna inicjatywa powiatu kieleckiego, najpierw w pozyskaniu środków zewnętrznych, a później w dystrybucji tych środków, a właściwie w pomocy rzeczowej, która zostanie nabyta za te środki. Wszystkie gminy powiatu kieleckiego będą mogły odczuć pomoc w postaci środków na walkę z koronawirusem. Są to najpotrzebniejsze środki, te ponad 7 milionów, które będą przeznaczone na tę pomoc rzeczową, trafią w najbardziej potrzebne obszary, w najbardziej potrzebne miejsca. Znowu powiat kielecki okazuje się liderem w pozyskiwaniu takich środków i w dystrybucji tych środków. To bardzo ważne w dzisiejszych czasach, żeby samorządowcy niższych szczebli, w naszym przypadku te 19 gmin powiatu kieleckiego, mogli odczuć również pomoc władz powiatu jako tego, który jest pewnym zwornikiem wszystkich działań, również tych służących bezpieczeństwu, zdrowiu mieszkańców. Zdaniem obecnych podczas podpisania umów samorządowców, każde wsparcie w walce z koronawirusem jest na wagę złota, a ochrona osobista w dobie przyspieszającej pandemii jest niezwykle ważna.